wyszedł już tak na początku MKS, mocno wam odjechał, z czym to było spowodowane? Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Byliśmy bardzo zmotywowani w szatni. Bardzo nam zależało, żeby wygrać ten ostatni mecz. Tym bardziej, że można powiedzieć, że jesteśmy trochę teraz w innym składzie, bo Williams pojechał i tym bardziej zależało nam na tym, żeby wygrać jak najwięcej meczy. A byliśmy tak blisko w poprzednim i jeszcze wcześniej, że zdecydowanie dzisiaj chcieliśmy to wygrać. A pierwsza kwarta w ogóle nie wskazywała na to, że możemy stawić jakikolwiek opór drużynie z Dąbrowy Górniczej. No i nie wiem, czym to było spowodowane. Ale pokazaliście na pewno w tym meczu charakter, bo powrót w tej trzeciej kwarcie, no zbliżenie się na 4 punkty do rywala, no to na pewno było coś dobrego. No tak, mieliśmy bardzo dobry moment w tej trzeciej kwarcie. Paryża zaczął trafiać trójki, zaczęliśmy dobrze kryć w obronie i no szkoda, że nie udało się go otrzymać. Wyszliśmy na czwartą kwartę, minus 4. I nagle zrobiło się 10-15, no i skończyło się jak się skończyło. Kończymy sezon na 14 miejscu. Patrząc z perspektywy czasu, uważasz, że to jest dobry wynik? Czy mogło być lepiej? Myślę, że mogło być zdecydowanie lepiej. Fajnie, że wygraliśmy tyle meczy, ile wygraliśmy, ale mieliśmy mnóstwo spotkań, które przegraliśmy jednym punktem. Chociażby ostatni z Polfarmą, z Zieloną Górą na wyjeździe i kilka mieliśmy takich spotkań, gdzie naprawdę moglibyśmy mieć, myślę, że 16 zwycięstw. Więc szkoda, że tego się nie udało zrobić. A dla ciebie ten powrót na parkiety Ekstraklasy był udany? Masz do siebie, jesteś z siebie zadowolony, czy mogło być jeszcze lepiej? To jest ciężkie pytanie, bo praktycznie większość sezonu nie grałem zbyt dobrze, nie dostawałem za dużo szans. Dopiero troszkę się otworzyłem, kiedy zrobiło się miejsce w składzie. I takie mecze, powiedzmy te lepsze, ostatnio wręcz mnie bolą, bo wiem, że potrafię, a nie robiłem tego przez cały sezon. Myślisz już o tym, co dalej? Nie, na razie chciałbym odpocząć, bo dwa razy dziennie po 2 godziny treningi, mecze mam chwilowo dość.